Witajcie w odcinku Dookoła Mapy Challenge. Jest to wariacja serii, którą doskonale znacie, czyli przez całą mapę. Zamiast dojeżdżać do krańca mapy, musimy objechać ją dookoła, wcielając się w rolę NPC. Będzie ze mną Intensive i Kenex, czyli ekipowicze, którzy zazwyczaj grają po stronie oprawców. Wziąłem ich, żeby zobaczyli, że nie jest łatwo grać po tej drugiej stronie. Naprzeciw nas 20 ekipowiczów, którzy będą próbowali nas zniszczyć. Zaczynamy w plaży w Vespucci. Jedyny checkpoint to sklep w Paleto. Stamtąd musimy wrócić drugą stroną do miasta w to samo miejsce. Dziś jednak wprowadzamy jedną wariację. Chłopaki odgrywają swoje postacie z serii i przez całą rozgrywkę rzucają suchymi żartami. Jeśli się z nich zaśmieje, wtedy oprawcy mają możliwość korzystania z mołotowów, by nas rozwalić. Więc muszę zachować powagę przez cały odcinek. To brzmi jak ciekawe wyzwanie, ale czy na pewno takie będzie? Tego nie wiem, ale wiem, że to będzie najbardziej suchy odcinek, jaki kiedykolwiek powstał na tym kanale. Cześć mordy, z tej strony Kalucz, witam Kalucz Kaluch, witam was serdecznie w kolejnym odcinku dzisiaj dookoła mapy, jako NPC-ty, ale jestem na podglądzie i za każde zaśmianie się na głos oprawcy mają Riota i mogą mnie, moi drodzy, dojechać. A rozśmieszać mnie będą osoby, które dzisiaj ze mną grają. Witam serdecznie, między innymi Intensiva, siema wariacie. Cześć, cześć, cześć. Witaj, witaj, i jest z nami Kenex też, siema. A cześć, cześć. Tak, Kenex to oczywiście dziadek Richard z Peżeta, jak ktoś ogląda, to wie. A Intens, pokaż, jakiego dziadka grasz, bo stary, jeszcze nie słyszeli widzowie tutaj. Znaczy, słyszeli na Peżecie, czasem przychodzi do szpitala, nie? Albo ostatnio do Sneakerstora też się powykłócać trochę. Tak jest, widzowie, oni robią wszystko, żeby po prostu, żebym się zaśmiał. Niby gramy w jednym teamie, bo oni też próbują dookoła mapy ze mną dobiec, ale takie są zasady challenge'u. I przy okazji wcielamy się w NPC-tów i nie dajemy się, widzowie, złapać oprawcom. Jest z nami jeszcze Kezu, który będzie mnie podglądał. Siema, Kezu. Cześć, cześć. Kezu patrzy cały czas na moją mimikę twarzy. Jak ja zrobię coś takiego, to wtedy jest Riot. Wtedy jest, moi drodzy, kilkanaście sekund dla oprawców na to, żeby mogli nas zbombardować mołotowami. Czy ja zachowam kamienną twarz? Czy uda nam się wygrać challenge? Wszystkiego przekonamy się dzisiaj. Widzowie, 30 tysięcy w górę, lecimy z kolejnym odcinkiem dookoła mapy. Jutro Peżet. Dzisiaj backupowo, moi drodzy, nagrywka przez całą mapę. I jeszcze co chciałbym powiedzieć, że w tym momencie w sklepie TK wleciał taki oto wzór, proszę państwa, nowy wzór etui, dostępny na wiele modeli telefonów, także sprawdźcie sklep teamkaluch.pl. Polecam etui! Dziadek, polecam etui, widzowie. No to co, chłopaki, gotowi jesteście? Richard, oczywiście. Gotowy jesteś? No, nigdy tak bardzo nie byłem gotowy. Ale coś mi tu śmierdzi i nie jestem tu. No nie wiem, stary, nie wiem, dobra, widzowie. No to w takim razie, ja piszę ogłoszenie z tym słynnym, proszę państwa, stwierdzeniem 3, 2, 1, startu. Okej, chłopaki i dziewczyny, wiecie co macie robić. Ja też wiem, co mam robić. Tylko, że już stary jestem i nie mam jak tak zapierdzielać za wami. No, to już nie mój interes, chłopie. Musisz być śmieszny, żeby mnie tu rozśmieszyć. Ja się tak łatwo nie dam wam, widzowie. Oczywiście oprawcy ruszają z mola, więc zaraz tutaj się będzie działo. Trzy życia drużyny, oczywiście są też próby nuba. Zobaczymy, bo mamy dużo nowych osób w ekipie. Czy oni ogarną temat, czy nie? Miejmy nadzieję, że nie ogarną. Pamiętajcie, żeby się rozdzielać, chłopaki, też, nie? O kurde, źle poleciałem. No i co tam, Richard, powiesz ciekawego? Gubiłem się. Właśnie w tych terenach też nie przebywam w ogóle. Dobra, widzowie, ja zapomniałem, że ja nie mogę się uśmiechać. A ja się prawie uśmiechnąłem przed chwilą. Więc spokojnie, spokojnie, sobie tutaj pójdę. Zobaczymy, widzę tam jakieś oprawcę. Muszę wziąć sobie samochód, jak sobie wezmę samochód, to już, widzowie, pół sukcesu za mną, nie? O, NPC, dobra. Oni nie podejrzewają. Sobie idę. Ej, Kezu, jak ja się uśmiechnę i powiem nie podejrzewają, coś w tym stylu, to jest bardziej rozgrywka. To nie jest, że zrobiłem błąd. Proszę brać to pod uwagę. Reakcja tylko musi być sucharów, na razie żaden suchar. Rozjechali mnie! Rozjechali cię już? Ale jednak pojechali, to ja nie wiem. Okay. Myślałem, że to ja mam dwubiegunowość, a nie oni. Okej, okay, to mnie wcale nie rozśmieszyło. Ale to ja mam coś lepszego. Okej. Okay. Co robi duch ogrodnika? Nie wiem. Sieje postrach. Zero reakcji. Zero humoru w tych młodocianych dzisiaj, naprawdę zero poczucia humoru. Możesz spróbować, nice try, próbuj dalej, koleżko, próbuj dalej. O, jedzie widzowie oprawca. Kurde, gardło mnie coś boli. Dobrze, ale spokojnie, widzowie, mamy na razie kontrolę, oni się nie spodziewają, że jestem taką typiarką. No? I mnie zabili. Zabiliście? Dobra, to nas dwójka została. O, jedzie kolejny. Widzowie, kurde, nawet nie mam skąd wziąć samochodu. Oj, przypał, z tyłu jest dużo samochodów. No jak tam, Richard? No powiem ci, że kurde, przy okazji znalazłem coś lepszego dla ciebie. Dlaczego szkielety nie mogą grać muzyki kościelnej? Bo nie mają organów.
Dobra. Nie, no to akurat nie skupiałem się teraz na tym twoim żarcie, ze względu na to, że muszę uciekać, bo mnie zlokalizowali, kurde. O kurde, mnie też, zielony ziół. Dobra, spokojnie, teraz się rozpoczyna rozgrywka dopiero, patrzcie. Ja się mogę oczywiście, widzowie, switchować w dowolnym momencie na inną postać. I tak też robię, patrz to, patrz, Beth Hills. I ja też tutaj tak mogę? Tak, oczywiście, wy też możecie. Możesz, cholera, ja tu biegam z sobą. Dobra, patrzcie to, widzowie. Kurde, teraz elegancko. NPC-cik, wyjdę sobie tutaj. Tutaj zaraz ogarnę jakiś pojazd. Najprawdopodobniej, no nie no, przyczepa stoi tylko. Bez kitu, spokojnie, jest też łódka. Ej, ja ich tutaj mogę ładnie wymanewrować. Kurde, widzowie, może zrobimy ten challenge na raz, to by się, jakby się udało, to by było przepięknie. Richard, żyjesz tam? Tak, tak, ja piękną koleżanką teraz jest. O kurde, o kurde, o kurde, widzowie, przypał. Przypał jest za mną. Trąbi, dobra. Ominąłem ich. Spokojnie. Kaluch, 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 kaluch. Dobra, myśl, jak to zrobić? Nie wiem, co mam zrobić, widzowie. Kurde, zaraz ich się zjedzie więcej. Spokojnie, spokojnie. Kurde. A mam taką ciekawostkę, wiecie, co robi Harry całymi dniami? No. Na pewno nie haruje. Mocno suchy odcinek, widzowie, będzie. Dobrze, dobrze, o to chodzi. Kurde. A może dlaczego pociągi się nie wyprzedzają? Pociągi się nie wyprzedzają? Nie wiem. No, bo jeżdżą po kolei. Widzowie, możecie wzbogacić swój słownik sucharów? No nie! Co za gość! Ale ma mało hapsów. O, widzowie, patrzcie, ile mał HP! Jo! Cudem uniknąłem śmierci, ale... Patrzy się jeden na mnie. Kurde, samochód tu jest. Kaluch, proszę cię. Dobra, widzowie, to już jest ten moment, gdzie już trzeba naprawdę ryzykować. Patrzy się na mnie. Stary, gdzie jesteś? Daleko? Nie wiem, idę, ja idę po prostu do przodu. Jeżdżą obok mnie. O jo, widzowie, ja wyjechałem na drogę i nikt się nie skapnął, co jest grane? Dobra, chyba ich troszeczkę zdezorientowałem. A ty Harry dobry jesteś z tych WF-ów? Nie jestem Harry, jestem Kaluch, czujeniu. No to... Nie gramy roli teraz, ty grasz rolę, ja nie gram. Ty Kali, widzowie? Byłeś dobry w WF-ie? Byłem dobry, a ja nie. Najlepszy. Dlaczego Wulkan miał 5 zajęć z WF-u? Co miał? 5. Z WF-u? Nie wiem. No 5, no, bo był aktywny. Nie idzie ci na razie to rozśmieszanie. O nie, widzowie. Patrzcie, jak udałem NPC-ta i się nie skapli! Zacząłem trąbić i pojechałem, jak zwykły NPC, nie? Dobrze, jeszcze mam tempomat tutaj na serwerze. Ja mogę to naprawdę elegancko ograć, widzowie. Patrzcie, jest cruise control. Jadę sobie jak NPC. Tam przede mną kogoś na czerwonym przejechałem, ale nikt się nie skapnął. Ej, tempomat na tym serwerze to jest game changer. Patrzcie na to, widzowie. Normalnie sobie jadę i są pogubieni. Serio, jak tam ci idzie? No, dalej idę do przodu, jeżdżą obok mnie. Cały czas nie mam jak... Dobra, masz jeszcze te suchary w zanadrzu? No pewnie, żebym ja nie miał. No co dawaj. Robi skater w toalecie? No szaleje na desce. No to już było lepsze. To już było lepsze, ale muszę się... No to jak jesteś pobudzony, to dam kolejnego. Co robi dzik w zamku? Nie wiem. Penetruje lochy. No jak tam? Bo ja umieram w środku już. Ja udaję NPC-ta. A! No to już jak tak lecimy, to jak żegnają się lekarze? Laryngolog do usłyszenia! Oni wiedzą, kurde. Okulista, do zobaczenia, a ginekolog jeszcze do pani zajrze. Trochę się nie skupiłem na tym żarcie, ale był całkiem zabawny. Dobra, widzowie, jest przypał. Jest turbo przypał, bo jadą za mną, ale spokojnie, ja nie z takiej opresji wychodziłem w tej serii. To są ruki nowicjusze, kurde, pato, gościu. Ja go tutaj wymanewruję, pato, cyk. Cyk, 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 cyk. Ach! Kurde. O ja pierniczę, ile jest, dobra. Nie podoba mi się to. Jak tam dziadek, gdzie ty jesteś? Musisz mi dać położenie swoje, lokalizację. O, już. Czemu ktoś na takim dziwnym modulatorze będzie gada? O, dobrze, niech mnie wypchają tutaj. Czyż nic z tego. Ej, oni mają naprawdę, kurde, myślałem, że wezmą sobie bardziej fury do tryhardowania. A tu widzowie, jest całkiem niezła rozgrywka na razie. Dobra. Tam nie za motorem jeździ. Dawaj te suchary. Jak się nazywa człowiek, który straszy dynię? Nie wiem. Budyń. Kurde, ale... Kto? Budyń! Aha, dobra. Ej, a ty w ogóle... Jak masz... Ja? Nie, ty to wiem, jak masz na imię Kali. Kurde, zaraz mnie przyjadł. Ja jestem bezimienny, Stachu. Dobra, Stachu, a ty powiedz mi, kiedy ostatnio budyń? Nie wiem, co za konwersacja, widzowie, jakby... się tam toczy. Ja to pamiętam, ja jakby sobie, to był 97 albo dalej. Ja to sobie elegancko jadę tutaj, nie? A propos budyniu, jaki jest twój ulubiony? Myślałem, że waniliowy, dopóki nie poznałem czekoladowego. No czekoladowy to po prostu inny smak, inna galaktyka.
Na galaktykę mówisz, dziadku? Tak. No dobrze, a co masz tam za nadrzu jeszcze? Na razie to jest chapie lipa. To mówi informatyk, kiedy dostanie na urodziny pendrive'a. Dzięki za pamięć. O nie, kurde, to akurat, to było śmieszne. Fuck, teraz jestem w dupie, widzowie. Banty 10 sekund. Oni się nawet nie skapną, widzowie, że mają banty, patrzcie. O nie, skapnęli się, dobra. Spalił mnie, spalił dobra, mnie. Dobra, 10 sekund. Ej, paliwo mi się wydobywa. Spalił cię? Tak, to jestem spalony. Całkowicie nie żyjesz, to dawaj suchary. To jest ten czas, człowieku. Suchar, 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 stop banty, tak jest. Co robi chemik podczas obiadu? Kto? Chemik. No nie wiem. Będzie jod. Okej. Jak się nazywa osoba, która łowi mak? Makłowicz. A po co go tu telefon? Żeby miał! Dobra. Co grają Węgrzy? The Angry Birds. Czemu? Bo Węgrzy Birds. Bo co? Węgrzy Birds. Angry Birds. No właśnie. Aha. Ja to na końcu języka. Jakie gówno ty. No to... Jak ma na imię ochroniarz pilnujący celebrytów? Bronisław! No dobre, to było dobre. O co idzie ubezpieczyciel do lasu? Nie wiem. Polisa. Okej. Okay. Widzowie, zapisujcie sobie to, przyda wam się. A ja sobie kurde jadę, zgubiłem wszystkich oprawców, co jest? Skoro mi się paliwo kończy. Muszę zmienić sobie samochód. No dawaj, dawaj, dawaj te suchary. Jak nazywa się ziemniaczany taniec? Obierek. Co? Jak mnie dupnął! Jak się chłop rozpędził! Nie. Dobra, jeszcze no żyję. No to ja, żeby cię zdekoncentrować, opowiem kolejny. Jak się nazywają osy, które oszukują? Cheetosy. Dobre, to dobre, ale... A jak się nazywają spodnie jąkały? Nie wiem. Gadki. Dobra, mogłem się zaśmiać, bo umarłem, o Boże. Widzowie, niektóre te słuchary są niezłe. Kurde, straciliśmy wszyscy życia, nikt nie żyje, tak? Tak, pierwsze tak, życie tak. Drużynowe stracone, nie dojechaliśmy nawet fragmentu, więc wracamy do spawna. O kurde, to będzie ciężkie dojechać tam, moi drodzy. No ale cóż, próbujemy. Dobra, widzowie, zostały nam jeszcze dwa życia, powinniśmy dać radę. Dziadki, gotowe jesteście? No, oczywiście, że tak. Dobra, takim to poproszę o ogłoszenie w takim razie, że zaczynamy. I widzowie, jak dojedziemy jakimś cudem do checkpointa u góry, to wtedy nie będę mógł się nawet zaśmiać, tak wiecie, uśmiechnąć, będzie przypał. Więc, no lepiej, moi drodzy, żeby się to nie wydarzyło. Ej, autobusa nikt nie podejrzewa, nie? Że ja jadę coachem, to chyba nikt nie będzie podejrzewał. Dobra, mam nadzieję przynajmniej. Taką. Jadę sobie od razu, widzowie, do końca mapy. Jedźcie też, dziadki, na maksa. Na to... pełnej! Czekam na suchary też. Co mówi dżem, gdy się go otwiera? Dżem? Dżem dobry! To było takie jak z podstawówki. No najlepsze! Ja mam coś ciekawszego. Jaka jest ulubiona zemsta cukiernika? Słodka! Nie, co? Jak się nazywa ekspres z ustawieniami polaryzacyjnymi? Ekspres polarny! Kurde, to akurat było zabawne, ale spokojnie, nie mam żadnego, moi drodzy, ziomeczka na swoim ogonie, więc na luzie, nie? Chyba, że chłopaki macie. Nie, ja mam czysto spokojnie. Jak o, kurde, a jednak nie. Przydzwoniłem potężnie, stop banty, no i szybciutko. Dobra, widzowie. Dobrze. No to ja teraz na szybciutko mam kolejne, jaka jest dawaj. Ulubiona słodycz człowieka, który lubi sam siebie? No próbuj, pogłówkuj. Czekaj, słodziak... cukierek, który... osoby, która lubi sama siebie? Tak. Nie wiem, lód. Nie, lubi się. przejechał mnie. No dawaj dalej. Jak nazywa się urządzenie do usuwania twarzy? Odtwarzacz. Nie mogę wytrzymać. Dlaczego 20 sekund? What the heck? Gonią mnie. Przepraszam was, chłopaki, za to. O cholera, mnie też gonią! No to musimy uciekać, musimy uciekać. Ja jadę po checkpoint. Ej, kurde, coraz lepsze suchary. Odtwarzasz ty. Dobre to. No i po zabawie skończyło się. Umarłeś? Umarłem. No to się możesz skupić teraz, wiesz na czym? Na sucharowaniu. A, no dobra. Dobra, ja co robi baba w kiosku? Jest ciągle w ruchu. No, dalej. A jak zapytać Felka, jak ma na imię? Kurde, Felek? Nie, Pantofelek. No. A przychodzi baba do lekarza z książką na głowie. Lekarz na to się pyta, co pani dolega? Facebook. No, dalej. A to, no dobra. Mocny zawodnik widzę, mocny zawodnik.
Człowiek, robię, który zawsze mogę. Się... Człowiek, który zawsze siedzi w cieniu? Cienias. Czemu cienias? Nie wiem. Nie rozumiem. Mówisz cień. Cień i as, że tyłek, czy co? No nie, po prostu cień. Człowiek, człowiek. No, no, słabe, słabe, dobra, dalej. Jaki informatyk chroni się przed koronawirusem? Ale to nie. O nie, zaśmiałem się, nawet nie powiedziałeś, ale gówno. O, tak, ładnie. Jak tam Intens, żyjesz, czy nie? Dobrze, jestem już na wysokości więzienia, nawet dalej. Co ty gadasz? Ty jesteś bliżej. Goni mnie tylko jeden motocyklista i jakoś uciekam. Ja właśnie wbrew pozorom też nie mam nikogo. Mogę sobie na spokojnie jechać, tylko że nie potrafię jeździć, widzowie, w tej grze. To jest problem. No dobra, dawaj Kenex dalej. A wiesz, jak się nazywa nieudany melanż? Jak? Melodramat. No dobra. A jak wita się mleko? Mleko wita. Super, dalej. A poza tymi żartami to mam przypał, bo mi się paliwo kończy. No ja nie jadę hybrydą, do cholery i nie mam jak przyłączyć na gaz. No ja właśnie też, szczerze mówiąc, muszę patrzeć na to. Jesteśmy, widzowie, na serwerze peżetowym, więc tutaj... Zostaw mnie, psychopato! Paliwo, mi się kończy! Auto wyczerpać, no w końcu jestem NPC-tem, ale czy wyglądam jak NPC-t? Ani trochę nie. Zostaw mnie! Ale coś mądrego powiem. Dawaj. Dlaczego Indianom jest zimno? Bo Kolumb ich odkrył. Zostaw mnie! Tragedia. Udało mi się wymienić auto, więc jakoś jadę. Dobrze. No to może dlaczego woda nie zdała egzaminu? Bo oblała. Okej. A jakie jest motto kalkulatorów? Nie możesz wiem. Na nas liczyć. Jak ale nazywa sucho. Się... Widzowie, jest tak sucho. Jak nazywa się wóz, którym jeździ Zostaw radio? Mnie! W którym jeździ radio? Tak. Wóz, którym jeździ radio. Nie. Radiowóz. To mądry. Cholera, rozpracowywuje nas! Wycofać no, się! Mam was powoli. A propos tego, to mnie goni dwóch i już prawie dojechałem! No dobra, no to walcz tam, ja jestem w Sandy Shores i też dojeżdżam, na razie bez żadnego ogonu, bardzo mi się to podoba. Ale A Sandy dlaczego? Shores w ogóle. Stacja benzynowa Paleto, ta? Ta, co tam Kenex? Dlaczego drzewo jest niemądre? Bo stoi. Nie, bo jest porąbane. Cholera! Wow, coraz gorsze masz te. Dawaj. Cholera, jestem już chyba! O nie! Za dużo używam komórek mózgowych. Jak on wiedział, widzowie? Wiedział, że ja tu jadę. Wiedział i nic nie powiedział. I on nie wiedział. Dobra, widzowie, jadę. Muszę teraz tylko wysiąść z auta i wejść do sklepu i będę. Bardzo dobrze. Ja też w takim razie już prawie dojeżdżam. Mam tu problem. Bo no mnie ile zarabia mechanik samochodowy? Ile zarabia mechanik samochodowy? Tak. No, nie wiem. Koła. Jestem! Tragedia, chłopie, sucho tak, że masakra, że... Dotarłem! Wyschło Alamos i jezioro. Ja dotarłem, dawaj Kali, teraz ty! Co? Jak nie dojedziesz, to pipka jesteś! Czemu? Bo ja już dojechałem, a ty nie! No dojeżdżam już. No, co tam Kenex? Co mówi stratek, gdy przykłada ucho do zegarka? Stratek? Tak, stratek. Nie wiem. Taktyka. No. No i to tyle było z tego żartu. O shit, widzowie, tu jest potężnie, ale tu młyn jest. Nie wiem, czy dam radę. To mam lepszy. Jak nazywa się kot, który leci? Kotlecik. A jak się nazywa król parku? Parking. O nie. Nie! Zajebiste. Dobra, spokojnie. Mam banty, ale nie zawaham się wygrać, o, widzowie. Jak się nazywa kawa z trzech ekspreso? Nie wiem. Strzykawka. Strzykawka? Tak. Palumny, widzowie, bo ma rajota! Pali mi się fura! A jak się nazywa samochód, który waży tonę? Karton. Dobre, to było dobre. Dobra, widzowie, ale patrzcie, ja tym rozdupionym samochodem to robię. Cholera, stop banty, tak. Ale jestem teraz, widzowie, jak NPC normalny. Dobra, ja mam Co plan. Co robi strażak na siłowni? Bala kalorie. A jak się nazywa świeżo wydrukowany banknot? Kasanowa. Czekajcie, bo ja się nie mogę skupić, nie mogę się I skupić. I o to chodzi, dawaj Richard dalej. Czego najbardziej nie lubi bramkarz na matmie? O Jezus, nie. Słupków. Rozbili mnie, ale dobra, zaliczamy checkpoint. Tak czy siak. Co łatwo, i tak checkpoint mamy. Dobrze, widzowie, kurde, udało ci się faktycznie zaliczyć intens, czy nie? No stoję w sklepie bez żadnej dętki. Dobra, no to pewnie to widzieliście, widzowie, jak zaliczał checkpoint, bardzo dobrze. To teraz tak, ja się nie mogę uśmiechnąć, szczerze. Mogę zrobić tak, ale nie mogę się uśmiechnąć teraz od tego checkpointa. Musimy wrócić na plażę, proszę państwa. A oni będą pewnie robili wszystko, żeby nas dojechać, więc let's go, czekamy na ciebie, Kenex.
Proszę państwa, rodzinka w komplecie, jesteśmy całą naszą paczką, no i co? Teraz, moi drodzy, nie mogę za bardzo, tak jak powiedziałem przed chwilą, się zaśmiać. To może być ciężkie, ale co, gotowi jesteście? Kenex i reszta? Jasne, że tak. Motocykl, kurde, biorę ten motocykl, dobra. Poproszę o startu w takim razie. Startu, okej. I zostawili mnie bez podwózki, no i co, tacy jesteście. Możemy przetestować, czy mi się uda, czy mi się nie uda. Proszę bardzo, jakiś pierwszy suchar. Dobra, co robi za tank? Zaatakowany kucharz? Nie wiem. Wzywa posiłki. Ewentualnie co do kucharza, jak wita się ser? Serdecznie. Może z jakiej ryby można skakać? Przez płotki. No, jakoś masz wytrenował coś? Się chyba. Wytrenowałem się. Odporność jakąś wyhodował. Dobra, widzowie, szybciutko, druga strona. Teraz tantmistrz się włącza. Chyba wszyscy za tobą lecą. Yo, no wiem, ale z człowieniu, jak tutaj tak porobię. Jak ja backflipiki jeszcze sobie będę robił, patrzcie widzowie. A no tam, bo ty przecież stunter jesteś. No pato, i teraz tak, i cyk. Ja co mam ma to widzowie. Ej, ale dobrze, dobrze. Dałeś mi teraz wolną drogę, ja właśnie jadę. No właśnie o tym... mijam paleto. No tak, patrz co ja robię. Ej widzowie, kurde, ja powiedziałem przez całą mapę stuntami. Chyba już robiliśmy stunty. Ja ogólnie się zgubiłem i wylądowałem w jakimś obozie. Nie pamiętam, ale patrzcie, kurde. O, ale teraz mogę wylądować i się nadzieć. Ej, ja już przekraczam miasto, Jak to? Ja mam wolne. Jak to przekraczasz miasto? Paleto. Zlokalizowali mnie! Dobra, o kurde, ja nie, demencję mam, zgubiłem cię, znalazłem się w jakimś obozie i ogólny jajem problem. Do mnie mówi, dawaj, no to ty tam wiesz co masz robić. Może pani wysiąść. No, jak mam taki spokój, to może jakiś sukarek zapodam. No dawaj, co? Dawaj, no to chodzi. Może jaki jest ulubiony owoc żołnierza? Nie wiem. No, granat. Jak płynie, w jaki sposób pływa elektryk? Pod prąd. Ej kurde, widzę, wypadłem, ale gówno. Słaby jesteś. Dobra, jak tam ci idzie, Kenex? Jadę, na spokojnie, mam naprawdę spokój. Ja szybko zapodam jakiś sucharek może w tym czasie. To mówi o górę, gdy jest zdziwiony? Skisłem. Boż, tragedia. Teraz ja muszę coś znaleźć, widzowie. Teraz ja muszę coś znaleźć w takiej sytuacji. No zapodaj nam coś. Atakują mnie! Słuchaj. Ja nic nie zrobiłem! Zostawcie mnie, ja nic nie zrobiłem! Kenex sobie spokojnie jedzie, twojej perspektywy nie widzę. To nie ja! Ja sobie, ja... Ja nie chciał! Suchary tak. Beskidzkie, to chyba nie o takie suchary chodzi, what the heck? Chyba nie! Pisz suchary.pl, widzowie, patrzcie to. Oto... A co wiesz, robi Jezus co na rondzie? Co robi Jezus na rondzie? Nie wiem. Nawraca. Chyba mam lipę! Co robi mężczyzna w sklepie warzywnym? Grzebie w porach. A przecież ja to powiedziałem na początku. Nie powiedziałeś, przy nagrywku powiedziałem! Zaśmiał się Riot dla niego! 30 sekund. Umrzało mi się. Czy intensyw sobie ej, jadę pod to, jadę pod bazę łyskową. No mówię ci, że ci kali, że nie udało się. Ty mnie tak nie właśnie udało się, nie żyjesz, tak? O kurde. Ta. No to Kenex został, widzowie. Tylko on może uratować ta. Honor, ale jeszcze w razie czego mamy jedno żyćko. Ale chyba oni nie wiedzą nawet, gdzie ty jesteś, stary. A dobra. Wiesz, co zrobić dobrze, podczas dobrze. Tego, gdy cię boli goleń? Co? No co? Kupić krem do golenia. To było fajne. Dlaczego drukarka zawsze w wyścigu zajmuje drugie miejsce? Bo zawsze jest tuż, tuż. Okej. Okay. Ja pierd... Jezu, jakie to było fajne. Bardzo. Ale to już raje... Banty minutę masz, człowieku. Za no chyba cię posrało, człowieku. Ja tak rozwadzonym autem. Bierz gołębia. Imię greckiego boga czystości. Domestos. Jezu, jakie to jest głupie. To jest najbardziej widzowie suchy odcinek, jaki powstał, nie? Ale dobrze, Kenex walczy, jedzie dalej, patrzcie. Jadę. A wiesz, jak nazywa się miasto na jedną literę? Samoa. To jest państwo chyba. Może być. Co jest? Samoa to państwo. Jeden pierun, państwo, miasto, prawie to samo. Pierun. Nie gramy w państwo i miasta przecież, więc co ty mi tu ceregielisz? Ej, czy ty wygrasz, stary? Ja szukam tutaj tych sucharów, a ty widzę... Nie wiem, ale tam to wygląda. Na to wygląda. Może dam im jakieś fory, co? Czy nie dawać? Jak nazywa się rosół z wielu kur? No ale bardzo rosół, brzydko! Rosół z kur... ...elu! Ale ty jesteś niekulturalny, Kamilu! Daj piki tutaj, Kacperek, możesz. A wiecie dlaczego Tupak umarł? Nie. Wystarczy przeczytać jego ksywkę od tyłu! Bo co? Znaleźli Wystarczy przeczytać jego ksywkę od tyłu! Tupak... Kaput! Zobacz, nie mogę, naprawdę. Stary, masz Riota, masz przypał.
Dam radę! A wiecie, jak się nazywa czapka, która nie należy do Witka? Czapka nie Witka! Zawiodłem, co ja mam powiedzieć? Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Wy słuchacie tych sucharów i pewnie macie takie samo zażenowanie, jak ja mam. A wiecie, co robi krowa na budowie? W dobre miejsce dojechałem? Gdzie miałem dojechać? Jeszcze nie dojechałeś, nie w to miejsce. Troszeczkę jak to nie? No to wiecie, co robi krowa na budowie? Co? Muruje! A wiecie, czego szuka sprinter w samochodzie? Czwartego biegu! Gdzie ja mam pojechać? Ty pojechałeś, nie mogłeś się skupić na... Gdzie ty jesteś? Ja nie wiedziałem! Dobrze, wracaj. Ja nie wiedział, gdzie! Jedź, spokojnie. Jak nazywa się pieczywo, które szczeka? Jak? No jak? Chałka. No, nie rozmierzaj mnie, no nie! Nie mówcie, że nie, to było dobre. Super. Na dobre. Dobra, stary, walcz! No ja! Walcz, dziadku! Nie daj się zmasakrować, wracaj tam! Walczę, nie poddaję się, nigdy ja się nie poddaję! Człowieku, żebyście tylko nie spalili! Dobrze, jak nazywa się owca po góralsku? Łowca! Ej, stary, to chyba tu! Chyba tak, ja to byłem tak, wcześniej! To musisz wysiąść tylko tu! Z impostora mam w drużynie! No ja nie! Nie, no raczej o. zaliczamy! Na pewno! Zaliczamy! Seniorzy górą! Ale proszę państwa, no mamy to, mi się wydaje. Proszę państwa, zwyciężyliśmy my, dobrze wam szło, co prawda, ale na koniec odcinka chcemy wam, każdy z nas tutaj uciekających, rzucić po sucharze. Dobrze? To kto zaczyna? Ja nie chcę, bo ja szukam. Ja zacznę, bo ja mam zarobić tylko. To tak, co się stanie, gdy zadzwoni się pod 799? No co? Nie wiem. Policja przyjedzie na wstecznym. Dobra. Listy suchar. Dobra, teraz ty, Kenex. Kto najbardziej lubi pić lemoniadę? Helena. Ja pierdziele, dramat. Ale co na śmiechu. Takie suchar, że aż dobra. Ja się dziwię, że parę minuty rajota mieliśmy. Dobra, teraz ja. Jak nazywa się ząb wybitnego kompozytora? No, kompozytor. No, Kiełbacha. Proszę państwa, i tym suchym akcentem kończymy ten dzisiejszy dziwny odcinek. Jutro oczywiście Perze, do którego was zapraszamy. Mamy dużo nowych osób. Powiedzcie nowe osoby, siema tutaj ludziom. Tak jest, i te osoby jutro, proszę państwa, wpadają na nagrywkę i grają nowe role, więc warto wpadać na Perzeta, który będzie już jutro na kanale dla was. No i pamiętajcie, żeby kupić sobie tu i z Perzeta w sklepie TK. Więc wchodźcie na tinkalu.pl i zgarniajcie swoją sztukę. Ekipa, dzięki wam serdecznie za dzisiaj, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, widzowie, łapki w górę zostawiajcie i do następnego, siemanko, yo! Siemanko!